nie jest zakaz fotografowania w ogóle. Tak? Nie, niech pan nie mówi nie, bo ja panu powiem przepis. Wzywam policję i pan dostaje mandat. Tak, tak, 5 tysięcy nawet. Nie wolno panu jeździć w takich stadionach, się pewnie śmieje. No. Co ja, nie jestem gówniarzem. Pan to dla mnie to jest nic, zakaz pan ma i proszę odejść. Nie na chodniku. Pan nie ma prawa, widzi pan, że zakaz tutaj. Ale to jest tylko nalewka, to nie ma znaczenia. Proszę pana, ktoś kupił jakieś chipsy i naklei. Panie, chipsy to mnie bardzo masz ciepło. Rozporządzenie jest podane przez Ministerstwo Cyberbezpieczeństwa, że nie można takich zakładów filmować. My mamy takie zarządzenie. Mamy takie zarządzenie, ja bym chciał, żeby się pan wylegitymował. Kim pan jest? Turystą. Turystą? Tak. Nie terrorystą, nie? Nie, nie, turystą. Nie, nie. To pana cię interesuje, co tam... No, nie, to jest niezwykle, proszę pana, interesujący obiekt. Tego typu mnie interesują. Dlatego sobie troszeczkę filmuję. Chwilę. I zaraz zmykam. Widzimy, że coś tego, to sprawdzamy, co od tego. Żeby... Nie ma problemu, proszę pana. Proszę pan się zapytać. Mnie takie obiekty interesują tego typu, proszę pana, ja dlatego panu mówię, z tego powodu. Nie mam żadnych, złych zamiarów, tylko po prostu dla siebie filmuję z ciekawości czystej. Tak, różnego tego typu, proszę pana. Ciepłownie, tego typu właśnie, z różnymi, różnego rodzaju też elewatorami. O, ogólnie taka technologia mnie interesuje dosyć. Firm. To jest zakaz fotografowania w ogóle. Tak? Nie, niech pan nie mówi nie, bo ja panu powiem przepis. Wzywam policję i pan dostaje mandat. Tak, tak, 5 tysięcy nawet. Nie wolno panu jeździć w takich stadionach, się pewnie śmieje. No. Co ja, nie jestem gówniarzem. No. Panu tłumaczę, to jest obiekt strategiczny, jest zakaz fotografowania. Zrobimy jak pan tak. Telewizji nie słucha, to niech pan posłucha. Zrobimy tak, jak ta policja przyjedzie, nie? I nie dostanę tego mandatu, to pan się no, zwalnia. To może pan, to się pan zwalnia, co? Nie straszy, że nie dostanie, ma pan zakaz, pisze zakaz fotografowania. Otóż, drogi panie. To pan powinien się odwrócić i odejść. Drogi panie, odejść. To jest nieprawda, to jest tylko taka nalepka. Nie, powiedziałem panu. A jaki przepis, proszę pana? Przy jednostce wojskowej podstawą pan nie pójdziesz, nie będziesz fotografował. Oczywiście, że będę. Nie wolno. No właśnie byłem. Proszę iść, to proszę, ja panu zakazuję. O, proszę pana, może pan mi zakazywać, ale pan nie jest. Proszę nie fotografować tutaj. Nie ma pan takich kompetencji, proszę pana. O, co, po co, proszę pana, to? Niech pan sobie nie robi problemów, po co? Nie, ja tu nie. Pan chcesz mieć kłopot? Ja proszę pana. Ja się znam trochę. Ale ja jestem na terenie zakładu, czy nie? Nie. Ale no panu nie wolno fotografować. No to niech pan mi poda przepis, proszę, proszę pana. Ja wiem, że jest znaczek. Policja panu zaraz pokaże. Ale dlaczego pan nie może podać przepisu, no? O, co to panu? Powiedziałem, że panu zakaz nie wolno. Ale ja, proszę pana, mam zupełnie inne zdanie. Pan to dla mnie to jest nic. Zakaz pan ma i proszę odejść. Nie mam zakazu. Powiedziałem panu. Ma pan zakaz odzywania się do mnie. Spokojnie. Tutaj pana kolega bardzo miły, dogadywaliśmy się. A pan wyszedł ostro. To jest pan teraz przy panu. Proszę pana, no. Ja wątpię, czy oni przyjadą w ogóle. Już pana miły kolega, rozmawialiśmy. Ja nie jestem miły, ale ja tylko tu jestem, jest zakaz i pan nie ma prawa, po co tu jestem. Proszę pana, to nie jest prawda. Nie, a to niech pan mi nie mówi, że prawda, czy ja mogę mówić komu panu, co chcę. A pan sobie może zgadać, ja znam swoje przepisy, pan znam no to niech pan mi poda ten przepis. Nie będę panu tu jaki jest problem w tym podaniu przepisie? Dowód pokażę. No wie pan, ale pan rozumie, nie, że jak ktoś chce kogoś ukarać i zakazuje, to musi znać przepis. Ja jeszcze pana nie karam.
tylko zwracam uwagę. Ale ja panu mówię, że taki przepis nie istnieje. Proszę nie fotografować. Taki przepis, proszę pana, nie istnieje, rozumie pan? Mówię panu, nie chcę robić kłopotu, policja ma swoje. Proszę pana, pan mi nie robi kłopotu. Ja mam swoje przepisy. Dobrze. I koniec. Proszę pana, to już panu mówię, nie? Nie zgadzam się z tym, co pan powiedział. Będę fotografował dalej. Niedługo pewnie. No będę. Nie no, będzie no przecież fotografuję dalej. Ale no. Mówię panu, że nie wolno, to nie wolno. Ale to może pan mi mówić, nie ma znaczenia. Ja panu mogę mówić, że nie wolno. Jak pan przemówi koledze do rozsądku? Ale po co? Nie, no co po co? Po co na tą policję ja mam stracić pracę, bo to jest... Pan nie straci pracy, bo pan nie może mi na chodniku zakazywać korzystać z swoich telefonów. Nie, na chodniku. Pan nie ma prawa, widzi pan, że zakaz... Ale to jest tylko nalewka, to nie ma znaczenia. Proszę pana, ktoś kupił jakieś chipsy i naklei. Panie, chipsy to mnie bardzo was ciepło. Ale ja, proszę pana, nie muszę, ja pana prezesa nie muszę się pytać tutaj o zgodę, ponieważ ja nie jestem na terenie zakładu, no. Nie dyskutuję z panem, bo... To niech pan nie dyskutuje, ja przecież panu nie każę dyskutować ze mną. Ja od pana nic nie chciałem, a tutaj był miły kolega, naprawdę miło rozmawialiśmy. No okej, okay, no dobra. Troszkę się pan skompromituje, proszę pana. Zobaczymy. A przeprosi pan mnie potem, jak się okaże, że ja mogę? No ale jak pan opowiada bzdury? Ja swoje obowiązki, pan mnie nie uczy tego. No ale jak się okaże, że mogę fotografować, to co wtedy, proszę pana? No to co? No to okazuje się, że gadaliście panowie głupoty. Ma pan jakiś listek zgody? Nie ma pan. Mam zgodę, proszę pana. Oczywiście, że mam zgodę. Ja mam zgodę werbalną, proszę pana, od żony. Ja naprawdę szedłem tu w stronę tej straży, no ale już teraz jak pan podjął jakieś działania, no to muszę zaczekać, żeby pan, wie pan, nie miał pan... Jak co będę? To nie jest dobry pomysł. No ale skoro pan jest taki uparty... Panowie, znając przepis o zakazie fotografowania, powinniście łatwo podać, który to jest, sprawdzamy, jakby było, tak? To ja rzeczywiście bym przeprosił, wyłączył. Niech pan powie, że jestem poza terenem. Zwracam uwagę, że jest zakaz, widzisz, znaczy jest, nie wolno tutaj kupować, tylko nie chcę się denerwować. Niech pan powie, że stoję poza terenem zakładu. Stoi, ale nie wolno, jest tak samo, gdzie stanie za bramą, wojskowo też się będzie fotografował. Ojeja. Panie, kiedy pan skończył służbę w wojsku? Bo ja od lat fotografuję obiekty wojskowe, proszę pana. Znaczy, konsekwencje były dla tych, co próbowali mnie łapać. Ale jak pan skończył, bo wie pan, od w tym wieku tego zakazu nie ma, nie?
Dzisiaj pobierze pan panią edukację. Coś pan się dowie. Szkoda tylko, że bezpodstawnie pan wzywa policję, no ale... Skoro pan musi... Może oni będą potrzebni gdzieś indziej. Taki średni, proszę pana. No tutaj pan straszy mnie policją, wzywa. No wie pan, że jest zagrożenie? Jakie zagrożenie? Zagrożenie jest podane przez Ministerstwo Cyberbezpieczeństwa, że nie można takich zakładów filmować. A jaki to jest, proszę pana, przepis? Niech pan mi powie. My mamy takie zarządzenie. Mamy takie zarządzenie, ja bym chciał, żeby się pan wylegitymował. Panu? Tak. Pan jest uprawniony do legitymowania osób? Ale... To dlaczego pan żąda ode mnie dokumentów? A dlaczego pan filmuje zakład? Bo mogę, chcę i lubię. Dobrze, no to poczekamy na policję. Jaki, przepraszam pana, przepis zakazuje? Niech pan mi wskaże ten przepis, dobra? A może pan poda? Zarządzenie. Ale no dobrze, no to niech pan pokaże to zarządzenie, albo ma pan gdzieś, skoro ma pan wiedzę o tym zarządzeniu, niech pan mi powie jakiś punkt regulaminu, który zakazuje z zewnątrz zakładu filmowanie zakładu. Przecież to dla pana łatwe jest, skoro pan wie, że istnieje, tak? No. Panowie, głupoty opowiadacie. Jakieś wysokie stanowiska zajmujecie w tej firmie? Widzi pan, no, no to tak jest, nie? Ludzie wzywają bezpodstawnie policję, nie znają się, nie wiedzą, że przepisy z zewnątrz nie istnieją, zakazy filmowania i tak dalej. Opowiadają głupoty. Właściwie powinno to być pod nieuzasadnione wezwanie policji, bo ktoś się uparł, nie wie, nie doczytał, coś gdzieś słyszał, ale nie rozumie, że to na, ewentualnie na terenie zakładu, a nie poza nim. Ani żadne ustawy pan nie podaje, ani nic. Jakieś, nie wiem, na podstawie czego to rozporządzenie miałoby być wydane. Po co to bajki opowiadać, straszyć ludzi? Wie pan, no jednak wzywanie na kogoś policji jest pewnym elementem naciskania na taką osobę, tak? Jakoby ona coś robiła niezgodnego z prawem, a pan, nie wiem, policja wezmie, nie wiem, jak się nie zna przepisów. A warto by było znać, jeżeli kogoś się oskarża o coś, nie? Jak ja bym pana oskarżył o to, że pan tu przyszedł i ze mną rozmawia. Jest zakaz rozmawiania, proszę pana, ze mną. Wyśmiałby pan mnie tak naprawdę, nie? Wykorzystywał tych zdjęć, bo dlaczego? Wie pan, jaka jest sytuacja. Ale jak? Dlaczego mam nie wykorzystywać tych zdjęć? To co to znaczy, że nie wykorzystywać zdjęć mam? Na jakiej podstawie pan to mówi? Bo do tej pory opieramy się... Rozumiem, że trochę logiki pan ogarnia na jakichś anegdotycznych argumentach. Co to znaczy nie wykorzystywał? Mogę umieścić takie zdjęcie w internecie i nie ma problemu. Dlaczego? Dobra, no to niech pan sobie umieszcza. No to dlaczego? Tylko wie pan, no jeżeli pan będzie działał na zlecenie służb. Ale to ale skąd panu przyszło do głowy? Ja teraz mogę powiedzieć, że pan chyba jest jakimś gangsterem, bo wychodzi pan i mówi, że istnieją zakazy, które nie istnieją. Tak się zachowują gangsterzy. Mówią, ej, ty jesteś mi coś winien, co nie jesteś. Dobra, skończę tą dyskusję. No widzi pan, no tak, tak to jest, jak nie ma się argumentu, nie? Nie każdy, proszę pana, na ulicy jest ignorantem. Proszę to zapamiętać sobie. Panie, mogę iść, czy oni przyjadą? Bo ja nic... Dzięki, dzięki, ale co? Dzwonili, że jednak nie przyjadą? Oni wiedzą, bo panu będzie pan
Do zobaczenia, panie. I proszę nie opowiadać ludziom głupot, nie? Wypalić spokojnie papierosa i nie opowiadać głupot. Może warto ograniczyć trochę palenie. Będzie lepiej umysł z przepisami.